bardzo się cieszymy, że jesteście Państwo z nami. Ja nazywam się Marta Korycka, na co dzień pracuję jako dziennikarka, kieruję serwisem kulturagazeta.pl. A dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z dwiema osobami, które zaraz poznamy bliżej, myślę. To jest Joanna Kozłowska i Magdalena Kopenhagen. Bardzo mi miło, dzień dobry. Nam też dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Jesteśmy tutaj, żeby dzisiaj porozmawiać i co tutaj mam zapisane? O mleczach na przykład. O tulipanach na przykład i storczykach, ale nie pomylili Państwo spotkania. Wszystko się zgadza, nie rozmawiamy o ogrodnictwie, tylko o osobach wysoko wrażliwych. I na początek chciałam Was zapytać troszeczkę właśnie o to, o co chodzi z tymi kwiatami. To może Asia zacznie, bo to bardziej Twój wątek. Tak, bo w książce podzieliłyśmy się głównie tak, że ja pod kątem wysokiej wrażliwości, a Magda też oczywiście wysoka wrażliwość, ale ma duże doświadczenie z gabinetu i tutaj było niezbędne, żeby poruszyć te tematy międzyludzkie, więc jakby ja zacznę w takim razie, bo to jest ściśle dotyczy wysokiej wrażliwości, a raczej ogólnie wrażliwości człowieka, bo okazało się, że świat nie dzieli się na wysoko wrażliwych i wszystkich innych, tylko pod względem takiej odporności wrażliwości wyróżniamy trzy grupy i taka najbardziej odporna, można powiedzieć, mniej empatyczna grupa to są właśnie te mlecze. Tulipany to są takie osoby średnio odporne, średnio empatyczne, no i na końcu te storczyki czy orchidee w zależności od tłumaczenia, czyli osoby wysoko wrażliwe. No i właśnie tymi wysoko wrażliwymi przede wszystkim zajęłyście się w swojej książce. Ale czy to jest, może nie, zaczniemy od tego właśnie, jak te osoby wysoko wrażliwe można definiować według Was? No bo to jest trochę naukowe, ale trochę takie też mam wrażenie na czucie momentami dla niektórych osób, prawda? No to może ja zacznę, bo ja już jestem jakby tutaj wyczulona. Chciałam powiedzieć, że doczekaliśmy się akademickiego podręcznika na temat wysokiej wrażliwości. Jest to termin jak najbardziej naukowy. Mamy dosyć go, uważam, że bardzo solidnie zbadany jak na ten moment, więc jak najbardziej pod względem naukowym możemy rozpatrywać tę cechę. No właśnie, ale jednak to jest tak, że jest jakiś test, który ty sobie wypełniasz. I ja jak zaczęłam o tym czytać, nie, to zaczęłam się zastanawiać, na ile ja jestem osobą wysoką wrażliwą, no bo możemy pójść do specjalisty, ale możemy też sami próbować zastanawiać się nad tym. Tutaj właśnie, jeżeli chodzi o specjalistów, problem polega na tym, że jeżeli czytamy na przykład naszą książkę, czy każdą inną związaną z wysoką wrażliwością, możemy podejrzewać, że jesteśmy osobami wysoko wrażliwymi, ale to nie znaczy, że takimi jesteśmy. Może i powstał podręcznik akademicki, aczkolwiek jeżeli chodzi o klasyfikację taką naszą już dla psychoterapeutów, psychologów, no to tutaj są prace nad tym prowadzone. Dlatego jeżeli mamy podejrzenia, zanim zaczniemy się sami diagnozować, najlepiej udać się do specjalisty. No ja muszę przyznać, że dostałam dzisiaj SMS-a od pani z wydawnictwa, gdzie jest to spotkanie, gdzie jest to forum, czyli to miejsce, w którym się znajdujemy. I ja jej na początku planowałam odpowiedzieć, prawdopodobnie to jest jeden z dwóch namiotów, które są przed kinoteką, ale potem dodałam jeszcze, ale ja tam będę 15 minut wcześniej, a w ogóle to podam ci mój numer telefonu, w razie czego się skontaktujmy, ja cię poprowadzę, ja ci wszystko powiem. I zaczęłam się potem zastanawiać, co też mam wrażenie jest cechą osoby wysoko wrażliwej poniekąd, że analizuje potem to, co napisała, czy ja może nie za dużo, czy ja nie zadbałam za bardzo. Wyszłaś z propozycją jeszcze niepytana, ponieważ chcąc zadbać o komfort tej drugiej osoby, wzięłaś pod uwagę wszystkie możliwe opcje, z jakimi problemami ta osoba mogłaby się spotkać. To, co właśnie charakteryzuje osoby wysoko wrażliwe, my tak bardzo chcemy pomóc tej drugiej osobie, że właśnie to jest ten umysł analityczny, który ma osoba wysoko wrażliwa. No i właśnie, rozumiem, że wy jesteście, bo to o tym piszecie otwarcie w swojej książce, obie się kwalifikujecie jako osoby wysoko wrażliwe. I chciałam zapytać, kiedy w ogóle zaczęłyście się interesować tym tematem? Skąd się to wzięło? Czy najpierw spotkałyście się z tym terminem i zaczęłyście się zastanawiać, a może ja? Czy zaczęło się to od drugiej strony? Zaczęłyście szukać, dlaczego taka jestem? Ja spotykałam się z tym terminem już dużo wcześniej, kilka lat temu, ale ja nie wiedziałam, że w ogóle to coś znaczy i nawet nie rozważałam, że ja mogę mieć coś wspólnego z jakąkolwiek wrażliwością, bo dla mnie to trochę inaczej, jakby to był inny wydźwięk i po prostu mi zasugerowali specjaliści i wtedy dopiero zaczęłam czytać gdzieś i zorientowałam się, że rzeczywiście to jest o mnie, rzeczywiście to istnieje i wcześniej źle to rozumiałam.
Zanim ciebie jeszcze poproszę, to dopytam, bo ty zaczęłaś potem prowadzić nauczanie, można powiedzieć, uświadamianie ludzi poprzez media społecznościowe na temat tego, jak przeszłaś do tego etapu właśnie, żeby nie tylko samą siebie analizować, poznać lepiej, ale też rozmawiać o tym z innymi ludźmi. Dlatego, że to było takie brakujące ogniwo w mojej terapii. Ja bardzo kilka lat gdzieś tak się miotałam i miałam ogromne wzloty i upadki. I jakby jak już w momencie, jak dowiedziałam się o tej wysokiej wrażliwości, jak zostało mi to zasugerowane, jak zaczęłam zagłębiać temat, od tej pory po prostu moje życie, podejrzewam, to było jakieś 3 miesiące, posunęło się do przodu bardziej niż przez 3-4 poprzednie lata, bo i moja samoocena była inna, i moja odporność stała się inna, kiedy zaczęłam inaczej siebie traktować i działać po prostu w zgodzie ze sobą, więc dlatego jakby nie miałam w planach tak naprawdę podejmować tego tematu w mediach społecznościowych, to samo wyszło, bo po prostu wiedziałam, że gdzieś na początku bardzo naokoło chciałam o tym mówić, bo nie znałam zbyt wielu osób, które o tym głośno mówiły, ale gdzieś się odważyłam i zobaczyłam, że to jest naprawdę potrzebne. Więc tak się zaczęła moja historia w sumie. A u ciebie jak to było? No bo to pewnie było bardziej związane też z zawodową twoją drogą. Dokładnie. I na podstawie mojej pacjentki wiele, wiele lat temu trafiła do mnie pacjentka, która miała podręcznikową wysoką wrażliwość. I nie pasowało mi tak, nie pasowało mi jedno zaburzenie, nie pasowało mi ta choroba, nie pasowało mi to i zaczęłam sama szukać i czytać na ten temat i tak odkryłam wysoką wrażliwość, a gdy odkryłam wysoką wrażliwość u pacjentki, odkryłam ją też u siebie i zrozumiałam wiele rzeczy właśnie takich typowych, tak? Bo jest ogromna różnica pomiędzy nadwrażliwością a wysoką wrażliwością, pomiędzy byciem empatycznym i pomiędzy współczuciem. Niby to jest taka cieniutka granica, ale jednak są różnice. No właśnie, czy możesz nam troszeczkę więcej na ten temat powiedzieć, jeżeli sami się zastanawiamy, jaka jest ta różnica, to czego szukać i kiedy ewentualnie się zgłosić do specjalisty, żeby się dowiedzieć, czy to na pewno jest to. Czy to na pewno jest to, czy to nie jest na przykład zaburzenie lękowe, ponieważ wiele osób, które doświadcza zaburzeń lękowych, finalnie okazuje się, że jest to związane też z wysoką wrażliwością. Wcześniej zaburzenia lękowe nazywane nerwicami. I jeżeli mamy jakieś podejrzenie na podstawie książek, na podstawie testów, bo tak jak wspomniałam, nie ma stricte jeszcze w klasyfikacji w ICD-10, już teraz ICD-11, klasyfikacji chorób psychiatrycznych, nie ma jasno określone, dlatego tu są wszystko, bazujemy na podejrzeniach, na podstawie testów, które zostały stworzone, ale finalnie dobrze, żeby to zweryfikował specjalista. Ponieważ właśnie nadwrażliwość, a wysokowrażliwość, nadwrażliwość może być związana z rozchwianymi emocjami, które wynikają z dzieciństwa, ale też z naszych złych doświadczeń, lub wysoka wrażliwość, ażeby spełniać kryteria wysokiej wrażliwości, czyli na przykład właśnie wrażliwość na różne zmysły, umysł analityczny, to co jest typowe też częste przebodźce. Postrzeganie detali, ale też częste przebodźcowanie, że na przykład osoba wysoko wrażliwa będzie potrzebowała, może być osobą towarzyską, ale będzie potrzebowała się odciąć od ludzi w momencie, jak będzie ich za dużo. Bo ogólnie przyjęło się, że są takie 4 czy te 3 filary główne, które osoba musi jakby wszystkie w sobie integrować, żeby móc nazwać to wysoką wrażliwością. Czyli tak jak Magda wymienia, czyli ta taka ponadprzeciętna empatia, przebodźcowanie, zwracanie uwagi na te subtelne detale i oczywiście ten analityczny umysł, który chyba jest taki najbardziej charakterystyczny. Ale ja też tak od siebie, tak już siedząc w tym temacie długo, zauważyłam, że są też takie inne rzeczy, czyli ta na przykład wrażliwość skierowana bardziej na drugiego człowieka czasami niż na siebie, że ta empatia taka ogromna, ale bardziej dbanie o komfort cudzy niż własny. Jakby po prostu branie odpowiedzialności za relacje. I to jest właśnie to, co nas często gubi po prostu w tej cesze, tak myślę. Jak mówisz o tym dbaniu o komfort i stawianiu innych na pierwszy plan, to trochę mi się przypomina moje wychowanie tak zwanej grzecznej dziewczynki, która musi o wszystkich zadbać właśnie, żeby im było dobrze. Czy to jest tak, że osobami wysoko wrażliwymi w większości są kobiety, czy to nie jest tak do końca? Nie do końca. No więc jak to jest? Powiedzcie nam, no bo właśnie to też o tym też piszecie w swojej książce, że wychowanie wychowaniem, ale nie dotyczy to tylko jednej płci tak naprawdę.
Tak, bo to tak naprawdę szacunkowo jest tyle samo mężczyzn, co kobiet wysoko wrażliwych, jednak ogromne znaczenie ma kultura, w której się wychowujemy, sposób wychowywania i odkryto, widziałam kiedyś takie badania naukowe, że mężczyźni jakby zaniżali swoje wyniki, twierdząc, że na przykład nigdy nie płaczą. Może naprawdę nigdy nie, jak ktoś jest programowany tak, że chłopaki nie płaczą, to rzeczywiście ten mechanizm może się wykształcić, ale gdzieś jak się skanuje ten mózg pod rezonansem magnetycznym, no to wychodzi, że te obszary reagują tak samo mocno jak u kobiet, więc jakby bardziej kulturowo chyba te wyniki w tej wrażliwości u mężczyzn są zaniżane. Tak się szacuje. No też właśnie o tym piszecie w książce, ale też wielokrotnie podkreślacie, że bardzo duże znaczenie dla osób wysoko wrażliwych ma ich dzieciństwo. Co powiecie tutaj? Nie tylko biologia, czyli budowa mózgu będzie odgrywała rolę z tego względu, że za emocje odpowiedzialne jest tak zwane ciało migdałowate, które u osób wysoko wrażliwych jest troszkę większe niż u osób nie tak wrażliwych, ale właśnie dzieciństwo, jak przy chociażby temat teraz często poruszany ADHD, co druga osoba ma ADHD, mówię w cudzysłowie, będzie wynikać też nie tylko z genetyki, ale z wychowania, tak samo właśnie wysoka wrażliwość, która się może rozwinąć w trakcie rozwoju naszej osobowości, czyli do 18 roku życia, ponieważ jeżeli ja jestem z rodziny na przykład dysfunkcyjnej, to prawdopodobnie będę doświadczać braku poczucia bezpieczeństwa. Ten brak poczucia bezpieczeństwa będzie przekładał się na takie ciągłe napięcie i te ciągłe napięcie będzie zmuszało nas do wykształcenia strategii przetrwania, czyli im szybciej będę odczytywać reakcje moich rodziców, tym będzie lepiej. Jeżeli na przykład rozpoznam emocje mamy, to ona będzie zadowolona, to ona nie będzie się tak, to przynajmniej już nie, jak się kłóci z tym tatą, to przynajmniej ja już nie będę jej dodatkowych problemów może nakładać. Uniknę dla siebie niebezpieczeństwa typu ekstremalnego też uderzenia, ale też jakby ochronię mamę na przykład albo tatę przed złymi sytuacjami. Tak, jeżeli chodzi o właśnie wysoką wrażliwość, ona może się wykształcić, jeżeli chcemy ochronić bliskich lub samego siebie, będzie to strategia, która stanie się po prostu wpłynie już na rozwój osobowości. Ale też dobrą wiadomością jest, że wysoko wrażliwi czerpią również dużo więcej z dobrego środowiska, właśnie nie tylko złego, więc jeżeli nasze dziecko ma jakby to dzieciństwo naprawdę takie w zgodzie z jego jakby rozwojem, z uszanowaniem emocji, to naprawdę ta wysoka wrażliwość nie musi być takim jakby obciążeniem, tylko możemy z niej naprawdę korzystać i jakby wiele problemów, o których my dyskutujemy, bo niestety większość z nas ma takie doświadczenia, że jednak no, trochę inne było te podejście w dawnych czasach, to ta wysoka wrażliwość może być naprawdę głównie darem. Będzie darem, bo jeszcze tylko dopowiem, rozwinie się dzięki temu kreatywność. To, o czym przed chwilą mówiłam, będzie związane z umiejętnością radzenia sobie w trudnych sytuacjach, ale to taki. Nie? Tak więc czy kreatywność, czy talenty? Osoby wysoko wrażliwe są bardzo często utalentowane. To dobra informacja. Słuchajcie, no właśnie przy tym dzieciństwie chciałam się jeszcze na sekundkę zatrzymać. Jak sobie radzić z dzieckiem wysoko wrażliwym? No bo my już jesteśmy osobami, tutaj większość osób jest już osobami dorosłymi, ale myślę, że część z nas jest lub będzie rodzicami, a ten temat wysokiej wrażliwości u dzieci, no to jest właśnie tak, jak mówicie, bardzo ważne, żeby o to zadbać. No wiadomo, stres, życie mają duży, wszystko ma na nas duży wpływ, ale o co możemy zadbać, jeżeli podejrzewamy, że nasze dziecko może gdzieś tam już wykształcać w sobie tę wysoką wrażliwość? Nie bagatelizować emocji. Jeżeli dziecko płacze, to może mieć poważny powód do tego płaczu i nie trzeba od razu uszczęśliwiać dziecka na siłę, tylko dać mu tą przestrzeń, żeby się wypłakało. Albo żeby było złe. Zwiększyć uważność na emocje, na reakcje. Zastanowić się, a dlaczego się tak zachowuje. Ja nie mówię, że teraz cały świat ma się kręcić wokół tego dziecka, ponieważ też ważne, żebyśmy normalnie funkcjonowali. Tylko tyle uważnie obserwować, ponieważ to wszystko, o czym piszemy, czy piszą inni autorzy w tym temacie, można przełożyć też na dzieci, ponieważ to swoje właśnie początki ma w dzieciństwie. Dziecko wysoko wrażliwe może na przykład mieć takie momenty, że się będzie zapatrzy się na coś, bardziej się zaangażuje w zabawy. To już może być wskazywać na to. Tak więc możemy dzięki obserwacji uważności rozwinąć te dobre strony wysokiej wrażliwości i uchronić dziecko przed konsekwencjami niezadbanej wysokiej wrażliwości, czyli lekceważeniu emocji.
co ja bym jeszcze dodała właśnie do tego wszystkiego, bo to jest kluczowe, chyba to jest taka podstawa, a jeszcze tak ze swojego dzieciństwa taka refleksja mnie naszła, że ja bardzo szanowałam to, jak nie byłam gdzieś tam pchana na głęboką wodę, bo w przypadku osób wysoko wrażliwych lepiej stopniowo poszerzać granice komfortu, a nie gwałtownie je przekraczać, bo to raczej rodzi traumy, a rzadko się okazuje, że gdzieś to nam pomogło coś przezwyciężyć, więc też na to zwróciłabym uwagę. No właśnie, bo w swojej książce Relacje w świecie wysoko wrażliwych podejmujecie tematy związane i z przyjaźnią, i ze sprawami zawodowymi, i ze związkami takimi typowymi romantycznymi, jak już się ktoś w sobie zakocha i spotkają się dwie osoby wysoko wrażliwe, albo jedna z nich będzie osobą wysoko wrażliwą, to wszystko no, trzeba gdzieś tam sobie rozważyć. Ale zacznijmy może od tego jeszcze, przechodząc już do tego podziału, może powiedzieć, czy często wy słyszycie, że przypinacie sobie jakąś łatkę, bo piszecie o tym nawet na początku swojej książki, takie zastrzeżenie robicie. Ty wspomniałaś też o tym ADHD, że no wszyscy, i taki cudzysłów się pojawił i mam wrażenie, że jeszcze jakiś czas temu to tak trochę było, nie? Wszyscy mają, teraz wszyscy będą tacy, bo to jest modne, no ale jednak wy przekonujecie, że to jest prawdziwe, że to się dzieje i że warto o tym mówić. No to ja się spotkałam z tym tylko w zasadzie działając w internecie. Jakby na żywo jeszcze nie usłyszałam takich rzeczy i gdzieś rzeczywiście przy niektórych jakby specyficznych postach opisujących konkretne zachowania było, że to jest jakby wymówka, więc zmieniłam trochę strategię, podłączam często badania naukowe lub od razu daję porady, jeżeli da się w takim jakby opisie je zawrzeć i zmniejszyła się częstotliwość tego. Myślę, że już trochę jesteśmy w innym miejscu niż to było jeszcze rok temu z wysoką wrażliwością. Czy mamy wysoką wrażliwość, czy nie, nie tłumaczy, nie możemy, nie powinniśmy wszystkiego zrzucać na miano, okej, jestem osobą wysoko wrażliwą, to ty się dopasuj do mnie. Nie, tak to nie działa. Tak samo jest, czy właśnie a propos wspomnianego ADHD, czy bycie osobą dorosłą z rodziny alkoholowej. Nie, oczywiście jest to stwierdzone. Tylko tyle, że jesteśmy dorośli, bierzemy odpowiedzialność za to, jacy jesteśmy i pracujemy nad tym. Zdarzyło mi się, że dużo moich pacjentek, na przykład wiedząc, że zajmuję się tym tematem, przychodzi, proszę pani, jestem osobą wysoko wrażliwą. Dobrze, a na jakiej podstawie pani tak twierdzi? No bo to nie jest odpowiedź, tak? I tu muszą być kryteria spełnione. No właśnie, no i powiedzmy, że mamy spełnione te kryteria już. No i... przepraszam, bo pani wywala, że myślałam, że rękę. Bardzo proszę, wiemy, że wszyscy, że jest gorąco, ale zapewniam, że będą też chwile na pytania, bo myślę, że takich się pojawi sporo po naszej rozmowie. Kątem oka po prostu zauważyłam jakiś ruch. Nie wiem, czy to też już sobie mam gdzieś pod tę sytuację podkręcić. Dobrze, no ale właśnie. Jesteśmy osobą wysoko wrażliwą i zaczynacie tutaj od przyjaźni, czyli takiej relacji, której doświadczamy już w czasie wczesnym i która jest trudna, czasem przetrwa całe życie, czasem to są tylko jakieś etapy. I ta przyjaźń dziecięca z osobą wysoko wrażliwą to też jest coś takiego specyficznego, bo jeżeli spotykamy się z osobą dorosłą i sami jesteśmy osobami dorosłymi, no to też mamy już jakieś mechanizmy, jakąś świadomość, żeby sobie z tym radzić. Natomiast w środowisku dzieci, no to nie ma tego zrozumienia często takiego. Jak można wtedy naszemu dziecku tłumaczyć relacje z innymi dziećmi, kiedy ono przychodzi i mówi, mamo, no jest mi źle, czuję się tak. No co wtedy odpowiedzieć takiemu dziecku? Na pewno wysłuchać. To niezależnie, czy mówimy o wysokiej wrażliwości, czy o każdym innym temacie. Chodzi o to, żeby uważnie wsłuchać się. Bo wykazując zainteresowanie już to jest połowa sukcesu. No właśnie to jest też ważne, co powiedziałaś, że tutaj nie chodzi tylko o wysoką wrażliwość, tak, że bardzo wiele z tych rad, które tutaj, czy takich rzeczy, które zauważacie, można zastosować tak naprawdę po prostu do każdego w życiu. Jeżeli chodzi o dzieciaki, dwie rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, jak nie wiemy już co robić, temat emocji, temat komunikacji.
Ja bardzo się w ogóle cieszę, że tego typu książki, czy w ogóle rozmowa, dyskusja w internecie się zawiązuje, bo ty mówisz, że jest lepiej niż rok temu, ale ja mam wrażenie, że tę wysoką wrażliwość, ja też poznałam to określenie, myślę, że rok, dwa lata temu, ale też czuję się częścią jakiejś bańki mimo wszystko. To znaczy, wiecie, to jest trochę tak, że ja jestem dziennikarką, moim zadaniem jest gdzieś tam szperać, spotykam się z takimi, a nie innymi ludźmi, ale jest wiele osób, które w ogóle jeszcze tego tematu nie znają i to jest fajne, że mogą gdzieś tam się dowiedzieć czegoś. Widzę, że podnosisz mikrofon, więc nawet nie zadam pytania, tylko słucham. Nie, ja go po prostu podniosłam. No widzicie, kurczę, zaraz chyba tutaj będę miała diagnozę. Nie, poddychajmy. To ja mogę w sumie powiedzieć, że dla mnie właśnie to z kolei niezrozumiałe było swojego czasu, że na przykład ktoś neguje tą wysoką wrażliwość, bo to nie jest tak, że ja sobie coś przeczytałam, ja stwierdziłam, że to o mnie i w to idę. Mi ktoś ten termin zasugerował, w sensie specjaliści. Potem zaczęłam czytać badania naukowe i ja przysięgam, że przez rok myślałam, że to jest tak samo uznawane na przykład jak, nie wiem, depresja, że to jest takie oczywiste. Ja nie miałam pojęcia, że jest ktoś, kto może negować istnienie tej cechy i myślę, że już co najmniej kilka miesięcy działałam w social mediach, jak ktoś pierwszy raz napisał mi, że ten termin nie istnieje. I ja tak sobie pomyślałam, czy ja zwariowałam, przecież byłam u dobrych specjalistów, była zasugerowana wysoka wrażliwość. Przecież codziennie czytam badania naukowe, nie jedno, nie dwa, było ich na tamten moment już na pewno setki. O co tutaj chodzi? I tak troszkę wtedy to był taki moment, że nie wiedziałam, co się zaczęło dziać, ale no, teraz już rozumiem, że z każdym terminem w zasadzie tak jest, że trzeba go lepiej poznać, trzeba go lepiej zbadać i gdzieś na tej podstawie każdy ma prawo też jakby te swoje wnioski. Ja po prostu mi nie chodzi o dawanie żadnych łatek, tylko żeby uszanować, że naprawdę niektórzy czują mocniej, za mocno, potrzebują więcej tego czasu, stres na nich mocniej oddziałowuje i żeby po prostu to uszanować, bo to jakby o to wszystko chodzi, żebyśmy darzyli się wzajemnym szacunkiem. O nic mi więcej jakby nigdy nie chodziło w komunikowaniu. No ja muszę powiedzieć, że tak, słowo depresja padło i ja nie będę przynajmniej też ukrywać, że ja na przykład się leczę na depresję od wielu lat i ja o tym mówię otwarcie, właśnie też po to, żeby nie stygmatyzować i nie robić z tego tematu tabu, bo uważam, że kiedy mówimy o czymś, to nagle dowiadujemy się, że jakbym, nie będę tego robić, ale gdybym powiedziała podnieście ręce państwo, którzy tak, to czasem się okazuje, że wśród naszych znajomych te osoby też żyją z tym i się może gdzieś tam same mierzą, a łatwiej jest mierzyć się razem. Jeśli chodzi o osoby wysoko wrażliwe, to tutaj jest ryzyko też depresji, o tym piszecie w książce. Tak, osoby wysoko wrażliwe są szczególnie narażone na zaburzenia lękowe i depresję, co jest związane z układem nerwowym. I dlatego tak ogromnie dużą wagę dobrze jest przykładać do dbania o siebie, żeby wyciszać ten układ nerwowy, żeby odpoczywać, odcinać to, co nas bardzo stresuje, a jeżeli nie możemy tego odciąć, nauczyć swoją głowę lepiej radzenia sobie właśnie poprzez terapię na przykład. Tak, dlatego właśnie jest ta cała edukacja, bo my naprawdę doświadczamy więcej stresu niż osoby niewysoko wrażliwe przebywając w tych samych ciężkich warunkach, więc jeżeli nie zadbamy o takie swoje podstawowe potrzeby, no każda jakby niedogodność życiowa dotknie nas mocniej, a ile jakby trwały stres wiadomo, że prowadzi właśnie między innymi do stanów depresyjnych, dlatego to jest kluczowe po prostu dbanie o ten układ nerwowy i rozumienie, że to nie jest nasz wymysł, my naprawdę potrzebujemy czasem właśnie tych, ja to nazywam specjalne warunki, ale to ma taki niefajny wydźwięk, chodzi po prostu tego czasu więcej dla siebie, wolniejszego przekraczania strefy komfortu, żeby być też dla siebie łaskawszym, że to nic złego, że mi poszczególne etapy życia jakby gdzieś tam wolniej gdzieś je zdobywam, ponieważ no ja to, tak jak to jest powiedzenie, łyżeczką nie chochlą i to chyba dla wysoko wrażliwych to bardzo pasuje. Zdarzyło ci się może kiedyś, żebyś jak podczas mycia naczyń pękło ci szkło w dłoni, kieliszek albo szklanka? Zazwyczaj to się dzieje w momencie, jak kieliszek jest bardzo cienki. To samo dzieje się z układem nerwowym. To jest szkło i to jest szkło. Jedno będzie grubsze, jedno będzie cieńsze. Jedno będzie lepiej reagować na nacisk, drugie słabiej. Jedno i drugie możesz myć, tylko trzeba wiedzieć jak.
No i szkła nie zmienimy, to znaczy żyjemy z takim kieliszkiem, jaki mamy, ale możemy sobie próbować jakoś radzić. Tutaj bardzo często też pada słowo, które ja znam już od z kolei wielu lat, asertywność. Mówicie o tym, że nauka asertywności no jest jakimś takim płaszczem ochronnym, tak to możemy nazwać, który może nam dać narzędzia do tego, żeby sobie radzić lepiej? Uważam, że ona jest kluczowa, bo jakby od ludzi nie uciekniemy, a jeżeli będziemy stale jakby pozwalać przekraczać nasze granice komfortu, no to właśnie to prowadzi nie do po prostu tego, że będziemy się oczywiście też znajdować w sytuacjach, których nie chcemy, tylko że one będą na nas oddziaływać negatywnie, będzie ten stres i pojawią się te stany depresyjne, po prostu nasze samopoczucie psychiczne będzie naprawdę w kiepskim stanie, dlatego asertywność jest jakby takim pierwszym krokiem ważnym, żeby się tego nauczyć, bo tak jak mówiłam na samym początku, ta empatia jest skierowana głównie na tą drugą osobę i mimo, że wiemy, że to coś nie jest z nami zgodne, to często się godzimy, bo czujemy się winne odmawiania, mimo że jakby nie ma ku temu żadnych podstaw, więc od tego, od tej asertywności rzeczywiście wszystko się zaczyna. Stawianie granic, wyrażanie potrzeb. Mówiąc po polsku, czym jest asertywność? I tak naprawdę też nie tylko stawianie granic drugiemu człowiekowi, ale zaczęłabym od stawiania granic samemu sobie, czego sama się musiałam nauczyć, ponieważ miałam pewne momencie tak, że za dużo pracowałam, przekraczałam swoje granice wielokrotnie, aż organizm powiedział nie. I od tego bym zaczęła. Umiejętność stawiania sobie granicy, żeby powiedzieć, jestem zmęczony, zmęczona, nie dam rady, nie pomogę ci dzisiaj, nie dlatego, że nie chcę, dlatego, że dbam o siebie. Mam to też tak podkreślone w swoich notatkach. Powiedzieć bliskim nie i strzałeczka wyrzuty sumienia. Bo to jest też bardzo często problemem osób wysokowrażliwych. Zresztą, no tak, no chyba wysokowrażliwych. Nie tylko, ogólnie mamy z tym problem. Ogólnie mamy z tym problem, ale wysokowrażliwi jakby no to jeszcze bardziej potem mam wrażenie przez tydzień rozważać, kurczę, a może ja jednak nie powinnam powiedzieć mamie, że nie pojadę do babci, bo na przykład się źle czuję, a może trzeba było pojechać mimo tego bólu głowy, no bo babci będzie przykro, a mamie teraz już jest przykro, a może coś tam, a może nie wiem, ciocia jeszcze co i wiecie, całą rodzinę w to od razu sobie w swojej własnej głowie wkładamy i analizujemy. Dobrze, jeżeli to jest tylko tydzień. Nie, bo paradoksalnie jest tak, że nam jest ciężej znosić wszelkie niedogodności, a mamy wrażenie, że to kogoś innego bardziej dotknie i że to my powinniśmy być tymi osobami, co wezmą na siebie więcej, więc rzeczywiście jest potem coś takiego, że analizujemy, tak jak mówisz, żeby to był tydzień, nie? Że te stawianie granic nie jest takie proste, bo te wyrzuty sumienia się pojawiają i to jest chyba taka właśnie nauka druga, że oprócz tego stawiania granic, to żeby się nie wycofać, jak już podejmiemy jakąś decyzję w zgodzie ze sobą. To dlatego te małe kroczki. Jeżeli na przykład całe życie pomagam mojej siostrze i nagle idę do terapeuty i okazuje się, że niekoniecznie ta relacja jest zdrowa i służy mojej osobie, to też nie zaleca się od razu, dobra, to teraz stanę się asertywna, zrywam odcinam kontakt, się. Super, nie? Gwarantuję, że po paru dniach, po paru godzinach twoje wyrzuty sumienia cię zamęczą, więc i tak wrócisz do tego i dasz i pozwolisz dalej przekraczać te granice. Zaczynamy od małych kroczków, zaczynamy od zastanowić się nawet, gdzie mogę wprowadzić tą małą zmianę. Bo to nie jest tak, że muszę przestać jej całkiem pomagać, muszę jej oczywiście pomagać na tyle, na ile to będzie też dla mnie okej, kiedy mnie to nie będzie bolało, czy uwierało, czy przeszkadzało. To, co napisałam w książce i czego uczę w gabinecie i będę zawsze powtarzać, to jest też nie odkrywam Ameryki, sama to dla siebie odkryłam, dlatego to wszystkim powtarzam, żeby zastanowić się, jakie koszty płacimy za pomaganie drugiej osobie, jakie koszty emocjonalne, zdrowotne, finansowe. Podam wam przykład. Kiedyś jedna moja koleżanka, która mieszka na drugim końcu Polski, przyjeżdżała do Warszawy i mówi do mnie tak, to był piątek, tak, i mówi do mnie, słuchaj Magda, fajnie by było się spotkać, a ja na drugi dzień miałam egzamin na uczelni. Ja mówię, wiesz co, dobra, ale ja mam jutro egzamin o 7, więc za bardzo mi nie pasuje, spotkajmy się w sobotę. Po czym ona mówi, nie no, w niedzielę to ja mam swój egzamin. I tak zatrzymałam się w tym i myślę, kurczę, dlaczego ja mam teraz kosztem swojego wyspania i zdrowia wychodzić naprzeciw? Szczególnie, że ona nie zawiadomiła mnie o tym wcześniej, tylko to była spontaniczna informacja. Tak więc w tym momencie uczymy się stawiania granic, powiedzieć sobie, no wybieram swoje wyspanie, wybieram zdany egzamin,
Spotkamy się, jak przyjedziesz następnym razem. Co się pojawiło osoby wysoko wrażliwej, która jeszcze nie jest świadoma swojej wysokiej wrażliwości albo nie potrafi stawiać granic, może się zdarzyć to, że oczywiście odmówi i pomyśli sobie, Boże, ja stracę kontakt, na pewno się na mnie obrazi. Się nigdy więcej do mnie nie odezwie, bo ja tutaj odmówiłam spotkania, prawda? Tak, ja to pierwsze pomyślałam, jak zaczęłaś opowiadać tę historię. Ja bym w życiu chyba nie umiała tak powiedzieć, nie? Żebym się przeraziła. Porozmawiamy jeszcze. Stosuję zasadę od wielu lat, zasada niepsychologiczna, nie będzie tutaj nic formalnego. Jeżeli ktoś się obrazi, to się albo odobrazi, to znaczy, że okej, zaczynam stawiać granice, to jest dobry kierunek, a jak się nie odobrazi, tym bardziej było warto. No właśnie, wspomniałyście o rozmowie i ta książka jest rozmową, to nie jest terapia, to nie są sesje terapeutyczne, nie mamy tutaj pacjentki i specjalisty, tylko dwie osoby, które ze sobą rozmawiają, ale skąd w ogóle właśnie pomysł na taką formę pierwszej części, bo jeszcze przejdziemy za chwilę do drugiej części, która jest troszeczkę inna. Znaczy chyba to wyszło tak naturalnie, ja wspominam to w ten sposób, że to był naprawdę fajny proces tworzenia tej książki. My się po prostu spotykałyśmy, rozmawiałyśmy, nagrywałyśmy i pisałyśmy to, o czym rozmawiałyśmy. A to nie było od live'a? To chyba na podstawie jakoś tak rozmawiałyśmy, bo Asia zaprosiła mnie do rozmowy na żywo tak. I miałyśmy bardzo dobry odbiór. I zobaczyłyśmy, że ta forma może być dużo ciekawsza niż zwykły tekst ciągły. Tak, tak, to od tego mogło się zacząć, bo pamiętam, że to było bardzo naturalne. W ogóle cały proces był tak naturalny, że naprawdę miło wspominam. Dosłownie nagrywane rozmowy i jest spisane to, o czym mówiłyśmy między sobą. Dużo śmiechów, dużo wzruszeń, rozmowy po godzinach. Nawet, nie, wzruszenia były. Ja to na dużym zmęczeniu bardzo często. Asia mówi, chodź Magda, 20. Ja mówię, o Boże, dobra, nagrywamy. No to nie postawiłaś granicy, tylko poszłaś nagrywać. Ale w zgodzie ze sobą mimo wszystko? Są obowiązki i są umowy, które wiążą. Ale nie, no te cięższe dni pamiętam, że wybierałyśmy sobie w takie już lżejsze tematy i te takie najcięższe to już takie, co naprawdę gdzieś tam trzeba było się zmierzyć z tymi ciężkimi i naszymi jakby też w tym przekonaniami, no to już zostawialiśmy na taki bardziej trzeźwy umysł, że tak to nazwę. A długo pracowałyście w ogóle nad tą książką? Ile czasu zajęły wam te rozmowy? No bo spisanie to już jest kolejny etap. 3 miesiące, dobrze mówię? 4? Kiedy my zaczęłyśmy? 3-4 miesiące jakoś. No dobra, ale słuchajcie, jest jeszcze druga część tej książki i ona wygląda trochę inaczej. I tutaj tu już jakby jest twoja działka, mogę powiedzieć, i ona dotyczy przede wszystkim związków, relacji toksycznych i nie ma tu rozmowy, tylko są jakby odpowiedzi na pytania. Dlaczego akurat ta zmiana nastąpiła przy tej części i jak to wygląda? Żeby właśnie zaciekawić, żeby było coś innego. Tak, to był jeden powód, ale jeżeli mówimy potem o tym twoim rozdziale, to ja jestem jeszcze kształcącym się psychologiem, nie mam doświadczenia gabinetowego i były tematy, których ja po prostu nie byłabym w stanie podjąć. Tutaj była potrzebna wiedza, solidna, doświadczenie i tu już Magda przejęła całkowicie. Po prostu te najcięższe tematy poprowadziła je ten ostatni rozdział, bo no to ja, jak mówię, ja się zajmuję w kontekście wysokiej wrażliwości, ale ta książka by nie powstała, gdyby miała być o relacjach tylko w kontekście wysokiej wrażliwości i Magda wzięła na siebie te właśnie takie najcięższe rzeczy, do których naprawdę była potrzebna już solidna wiedza, doświadczenie, czego ja jeszcze nie mam na ten moment. Dziękuję ci bardzo. No właśnie Magdo, więc pytanie trochę o te toksyczne związki, no bo jakby sporo stron też temu poświęciłaś, nie bez powodu. Mam odczucie, że jeśli dobrze rozumiem, osoby wysoko wrażliwe są szczególnie, może nawet nie tyle podatne na wejście, no bo jak poznajemy kogoś i się zakochujemy, to nie znamy go na początku, nie wiemy jak nasza relacja się rozwinie i co z tego będzie, ale może mniej podatne na wyjście potem z takiego związku, jeśli nie są świadome tego, jak mogą się obronić, jak zadziałać. Jeżeli jesteś osobą wysoko wrażliwą, ty nie wychodzisz z założenia, że druga osoba jest zła. To najpierw będziesz szukała odpowiedzi w sobie i powodów zaistniałej sytuacji w sobie. Co może skutkować właśnie tym, że będziemy mieć problem z wyjściem z takiej relacji, ponieważ jak mam wyjść z tej relacji, jeżeli ja skrzywdzę tą osobę, ale zapominam, że siebie krzywdzę w tej całej historii. I to jest największy problem, że potem to się ciągnie miesiącami, latami, z tego względu, że no jak ta osoba sobie poradzi? Przecież ja nie mogę jej tego zrobić i zapominamy, co sobie sami robimy.
I nawet kiedy próbujemy zastosować pewne rady, które się w tej książce pojawiają, czy zadbać o siebie, chociażby poprzez danie sobie czasu na odcięcie się i jakby zaakceptowanie tego, że potrzebujemy tego, w takich relacjach niezdrowych ta druga osoba traktuje to jako coś, z powodu czego my powinniśmy mieć wyrzuty sumienia. Wyrzuty sumienia pojawią się, mogą się pojawić w sytuacji, jeżeli doświadczamy manipulacji emocjonalnej, a jeżeli jesteśmy osobami nawet nie tyle co wysoko wrażliwymi, to po prostu wrażliwymi, empatycznymi, no to tutaj jest już taki kaliber wymierzony w nas, bo łatwo wtedy manipulować poczuciem winy, łatwo jest manipulować po prostu emocjonalnie, bo uderza się w piętę achillesową od razu. Na przykład zdaniem: no ale jak tego dla mnie nie zrobić? Przecież ja się poświęcam, nie? Więc to jest tak, że tutaj uważać trzeba i zadawać sobie, często konfrontować to, co ja czuję, zatrzymywać się, dobra, ale co tu się w ogóle dzieje, nie? Co tu ma miejsce? Czy to ja sobie teraz wymyślam, wyolbrzymiam i tu pomaga trzymanie się faktów. Ponieważ manipulacja emocjonalna, porównam to do prania mózgu, po prostu poważnej. To jest poważna przemoc w białych rękawiczkach, chirurgicznie przeprowadzana. No i też to nie jest tak, że tutaj, bo mam poczucie, że jesteśmy tutaj we trzy kobiety, ale że musimy też po raz kolejny zaznaczyć, że to nie jest tak, że to dotyczy tylko złych facetów i bardzo wrażliwych kobiet, to może działać w dwie strony. Ależ oczywiście. Mam ostatnia osoba, znaczy się ostatni pan, którego miałam w gabinecie, osoba wysoko wrażliwa, osoba z poważnymi zaburzeniami lękowymi, w okropnie toksycznej relacji. Prywatnie mój kolega, który był 2-3 lata w takiej relacji, nie potrafił z niej wyjść. I to nie ma, płeć nie ma tutaj znaczenia. No właśnie. Słuchajcie, jeszcze taka, no bo w ogóle słuchajcie, w tej książce jest mnóstwo wątków i my tylko się tak prześlizgujemy przez niektóre z nich, więc polecam potem oczywiście przeczytać, ale koniecznie muszę zahaczyć też o kwestię tego, co poruszacie, czyli syndromu oszusta. Niektórzy nawet ostatnio piszą, że to może trzeba by było nazwać bardziej syndromem oszustki, bo w większości dotyczy kobiet. Też dużo czasu poświęcacie temu zjawisku. Myślę, że to jest charakterystyczne, to jest ogólnie dla wielu osób, jakby problem u wielu osób, ale dlaczego tak zwróciłyśmy na to uwagę w kontekście wysokiej wrażliwości? Dlatego, że my posiadamy ten analityczny umysł, który jakby, my nie czujemy czasem ciężkości wykonywania działań, może nam ta wiedza gdzieś, czy różne procedury, łatwo je przyswajamy. I potem jakby nie czujemy się osobami tak, że tak nazwę, na przykład wykształconymi, jak naprawdę jesteśmy. Nie, kompetentnymi. Tak, nie czujemy tych swoich kompetencji, nie widzimy tej swojej sprawczości, jakby uznajemy to za jakby absolutną podstawę, a gdzieś jak konfrontujemy nasze wyobrażenia o osobach na pewnych na przykład stanowiskach, bo to tak często, bo mówię o tym, bo zwrócono uwagę gdzieś, w jednym to był albo wywiad, albo badanie, że osoby wysoko wrażliwe często z własnej woli nie chcą iść na te wyższe stanowiska lub z nich po prostu rezygnują, bo mają inne wyobrażenie, a one się nie czują takimi osobami, nie czują tego, że te umiejętności, które naturalnie posiadają, czyli ten analityczny umysł, dostrzeganie detali, to są naprawdę bardzo wartościowe umiejętności, nie dostrzegają, że to jest właśnie ta kompetencja, nie widzą tego w sobie. A jeszcze podkreślmy, że to, co wspomniałaś wcześniej, jeżeli osoba wysoko wrażliwa potrafi czerpać z tego, co ma, to jest naprawdę wartościowym pracownikiem. Oczywiście, tu jest potrzebna samoświadomość do tego i niepodważanie własnych kompetencji, ponieważ jeżeli będziemy doświadczać syndromu oszusta, co po angielsku jest bardzo znana terminologia, imposter syndrome, czyli w momencie, jeżeli, nie wiem, dostaję propozycję: Asia, zrób prezentację tutaj dla firmy X w temacie, który powiedzmy Asia świetnie zna, wysoka wrażliwość, i Asia powie: nie, no ja wiem za mało jeszcze, no jak ja mam tam stanąć? Nie szkodzi, że jestem po psychologii, że napisałam dwie książki, no ale już ale wiesz. Ale może znajdziemy kogoś lepszego jeszcze, tak? Poszukaj. Wybiegłam w przyszłość, już jesteś po psychologii. Ale wiemy, o co chodzi, tak, że będziemy kwestionować swoje umiejętności na każdym polu, a nasz umysł będzie wyrzucać dużo różnych ciekawych pomysłów, dlaczego akurat nie jestem kompetentną osobą. Znam masę ludzi, którzy są świetnymi specjalistami, ale w moich oczach, a nie w swoich oczach.
I to jest właśnie ten syndrom oszusta. Nam się zawsze właśnie wydaje, tak jak powiedziałeś, że może jeszcze jeden dyplom, jeszcze więcej badań powinnam przeczytać, może jeszcze więcej innego doświadczenia zebrać. Zawsze nam się wydaje, że jeszcze to nie jest ten moment, jeszcze więcej. I wtedy może narodzić się ta frustracja, bo ten moment nie nadejdzie, jak po prostu jakby nie ma tej samoświadomości. A jednocześnie patrzymy, jak kolega lub koleżanka, które obiektywnie rzecz biorąc być może nawet nie wiedzą aż tyle co my, ale jednak potrafią się zaprezentować jako osoby kompetentne i są pewne siebie, dostają to zlecenie, dostają ten awans. I pojawia się zazdrość jednak trochę. Tak, właśnie o tym Magda pisała w naszej książce podczas naszej rozmowy, że są osoby, które zobaczą ogłoszenie o pracę, zobaczą, że na 8 punktów spełniają 5 i powiedzą super, aż 5 sprawdzam, a osoba wysoka, wrażliwa powie kurczę, 3, nie, to za dużo, to nie powinnam tutaj się w ogóle zgłaszać. No albo na przykład bardzo częsty jest temat z znajomością języków obcych. No, nie ma tygodnia, żebym nie poruszała tego tematu w gabinecie, gdzie jest nie no, świetna oferta, ale pani Magdo, ja tutaj mój angielski jest słaby. Dobra, na jakiej podstawie pani tak twierdzi? Patrzę tutaj, powiedzmy, proszę pacjenta, żeby wysłał mi swoje CV, na czym bardziej coachingowo już działamy, widzę poziom B2, C1 i tak sobie myślę, kurczę, no B2, C1 to już taki dość komunikatywny, to już się odnajdziemy w tym świecie. Nie, jeszcze nie jest zbyt dobry, nie? I podejrzewam, że gdybym zaczęła z tymi osobami rozmawiać w języku obcym, okazałoby się, że są bardzo dobre. Tylko tyle, że podważają własne kompetencje, co też jest związane z wysoką wrażliwością, ale również z wieloma innymi tematami, od własnej wartości. Dziękuję bardzo. Poprzez przekonania, które mamy i tak dalej. Tak, bo te tematy dotyczą naprawdę większości ludzi, tylko właśnie wysokiej wrażliwości chodzi o to, że ono to po prostu potęguje. Taki specyficzny układ nerwowy, że większość i jakby to jest intensywniejsze. Tak, dosłownie. Po prostu, tak. Ja słuchajcie, mam tu jeszcze bardzo wiele pytań. Zanim przejdę do waszych pytań, bo też pewnie ich będzie dużo, to jeszcze tylko jedną sprawę, bo chciałabym o wszystkim, ale jedną. Bo zapisałam sobie tutaj, mówicie w książce, specyfika układów nerwowych może wpływać na to, jak zupełnie inaczej interpretujemy komunikaty i jak odmienne mogą być wobec nich potrzeby. I zaczęłam się po przeczytaniu tego fragmentu zastanawiać, jak ciężej nam jest dzisiaj w momencie, kiedy większość spraw służbowych na przykład załatwiamy mailem ze znajomymi, komunikujemy się za pomocą komunikatorów właśnie. Nie ma twarzy często, nie ma nawet emotek, albo te emotki mogą być źle interpretowane. No kurczę, to nie jest proste. Wystarczy postawić kropkę po słowie tak albo po nie, gdy nigdy jej nie stawialiśmy. Kropka nienawiści tak zwana, tak? Ja założyłam po prostu to już, bo mnie to wykańczało. Ja założyłam, że każdy ma jak najlepsze intencje i dla swojego własnego dobra w ten sposób interpretuje każdą wiadomość. Inaczej bym nie była w stanie funkcjonować. A gdy zaczynamy doszukiwać głębszych interpretacji w słowie, które nigdy się nie pojawiało, nagle się pojawia, wystarczy dopytać, co autor miał na myśli, ponieważ nie ma nic gorszego od domyślania się. Ponieważ podejrzewam, że gdybyśmy teraz postawiły ścianę między nami, zabawiłybyśmy się w grę, co masz na myśli, każda z nas miałaby coś innego. I to bardzo można siebie i innych krzywdzić. Nie domyślamy się, dopytujemy. Ja teraz nie posłucham tej rady, tylko domyślę się, że Państwo mają jakieś pytania i założę, że te pytania się pojawią. Więc jeżeli takowe są, to teraz jest ten moment. Zapraszam chętnych, ja podejdę z mikrofonem oczywiście. Nie zawiedźcie mnie. To był ten moment, ja tak pomyślałam, Boże, żeby ktoś podniósł rękę w tym momencie. Dzień dobry. Na początku powiem, że nie wiem, czy jestem wysoko wrażliwa, mam wątpliwości. Natomiast bardzo dużo doświadczenia mam za sobą różnorakiego, jestem po rozwodzie, wykorzystywano mnie i tak dalej, więc tam jakieś mam założenia. Natomiast mam dwa pytania. Już, albo nawet trzy, ale dwa, powiedzmy o relacje damsko-męskie dwóch osób wysoko wrażliwych i właśnie jak może trochę rozpoznać człowieka, no mężczyznę w tym wypadku, który jest wysoko wrażliwy, ale też potrafi manipulować tą wysoką wrażliwością, czyli ma pewnie jakieś tam inne swoje nieprzepracowane rzeczy, tak? Jak rozpoznać, bo to nie jest też takie proste, pewnie, znaczy okej, to jest jedno pytanie. Drugie pytanie o relacje biznesowe, czyli
W jaki sposób być liderem i komunikować się z przełożonymi, którzy chcą naciskać, zespół ma to i to zrobić, jak odpierać, to jest bardzo trudne, jak odpierać, jak się komunikować w tym zakresie. Dziękuję. Asia, to może ty pierwsze, ja drugie biznesowo. Dobrze, no to spróbuję. Znaczy, jeżeli chodzi o mężczyzn, którzy są wysoko wrażliwi i występuje manipulacja, to jedyne, co mi przychodzi, jak to rozpoznać, to na pewno dużo samoświadomość swoich emocji, też innej emocji, czyli dostrzeganie, wysoka wrażliwość łączy się z tym, że jest właśnie skierowana ta empatia bardzo na drugą osobę i my gdzieś poniekąd często trafnie odczuwamy, jak dana osoba w danej sytuacji może się poczuć. Jeżeli ktoś świadomie na przykład wie, że coś dla nas będzie sprawiał dyskomfort albo widzi, że jakiś temat niekoniecznie jest takim, który my byśmy chciały poruszać, zagłębiać, może odpowiadać, a celowo mimo że widzi ten nasz dyskomfort, tą naszą granicę jakby kontynuuje, że tak powiem, ciągnie nas za język, no to dla mnie to jest takie pierwsze, co mi przyszło na myśl, że to jest duża świadomość, właśnie ta emocjonalna połączona z tą taką manipulacją, że ktoś doskonale zdaje sobie sprawę, że coś nas boli, a mimo to chce, żeby nas bolało, bo ciągnie ten temat na przykład. Tutaj jeszcze dopowiem, że istotne jest, czy na przykład osoba, partner, bo mówimy o mężczyznach, czy na przykład nie ma zaburzeń osobowości, czy na przykład nie mówimy o socjopatach, psychopatach, czy nie mówimy o narcyzach. Bo jeżeli ktoś nas celowo krzywdzi, no to jest zaburzenie osobowości lub po prostu jest złym człowiekiem, więc tutaj nie doszukiwałabym się też głębszej filozofii. A co do pytania biznesowego, bardzo złożony temat, tak ogólnie, bo to musiałybyśmy sobie usiąść i porozmawiać. Postawiłabym na wzmacnianie umiejętności stawiania granic. Dla nas kobiet jest o tyle trudniej i to już neurobiologia, neuropsychologia, nie mój wymysł. Mamy inny układ nerwowy, inną budowę mózgu, pod tym względem, że jesteśmy bardziej emocjonalne. Dobra zaleta, według profesora Rafała Ome mamy wyższą inteligencję emocjonalną, co zostało potwierdzone naukowo, ale jesteśmy bardziej emocjonalne. I jeżeli kobiety są na stanowiskach kierowniczych, podejmują decyzje, uczę się, jak radzić sobie z emocjami, bo inaczej się wykończę. I to jest bardzo trudne dla nas, tak? Bo to jest właśnie ta nasza słaba strona, którą możemy nauczyć się lepiej z tym funkcjonować, tylko to jest decyzja, którą podejmuję. Teraz robię wszystko, żeby budować odporność psychiczną i jakie koszty za to płacę. Kolejna rzecz, która mi się nasunęła, słuchając tego pytania, na co mam wpływ, na co nie mam wpływu. Bardzo często pomaga zwykła kartka papieru. Zastanowić się, na co mam wpływ, na co nie mam wpływu, to o czym też wspominam w książce, intencja, działanie. Moją intencją jest, żeby dobrze dogadywać się z zespołem, lecz niestety mam naciski odgórne. Dobra, mam naciski odgórne, są projekty, są terminy, których trzeba dotrzymać, muszę dowozić efekty, z tym, że nadal mogę być człowiekiem i się komunikować. I właśnie tu jest ta nauka, gdzie znaleźć tą granicę. Jeżeli jestem zbyt empatycznym liderem, nie stawiającym granic, wyląduję z wypaleniem zawodowym, z depresją i zaburzeniami lękowymi u terapeuty. Wszystko jest do zrobienia, tylko chodzi o pracę własną. To jeszcze właśnie, jak już wspomniałaś o tej kartce, to mi się przypomniało, bo to jest metoda, którą ja często polecam, którą wiem, że wiele osób wysoko wrażliwych stosuje. To jeżeli idziemy na taką właśnie rozmowę z osobami przełożonymi, ona często właśnie jest taka emocjonalna z naszej strony, bierzemy kartkę, zapisujemy fakty, czyli że coś nie da się zrobić, co zrobiliśmy, bo my w momencie takiego stresu zwracamy uwagę wtedy na te takie czarne rzeczy. Nie widzimy, ile realnie wysiłku już włożyłyśmy, co było rzeczywiście realne do zrobienia, do jakby zrealizowania w określonym projekcie, terminie. I idziemy dosłownie z kartką, gdzie są zapisane fakty. I ja bym się nie wstydziła nawet z tą kartką siedzieć i po prostu argumenty z niej czytać, bo ja wiem, że my strasznie pochłaniamy te emocje też innej osoby. Dochodzi do tego, że jak ktoś nam zarzuci kłamstwo, to w przypadku osób wysoko wrażliwych pierwsza reakcja jest taka, że może on ma rację, nie ja. Dopiero jak gdzieś tam się oddalimy, to kurczę, nie, to czemu ja tak pomyślałam? Bo nam się udziela ta energia, że my jakby w pierwszej kolejności kwestionujemy siebie. A jak mamy tą kartkę, gdzie są fakty zapisane, że to w tym terminie było zrobione, tyle mogliśmy zrobić w tym terminie, a temu mogłam przekazać to, to nawet jakby ktoś w tym momencie próbował nam wmówić, że dało się więcej, to my mamy te fakty. I to jest taka z tych takich praktycznych, że ja bym nie miała problemu i wiem, że wiele osób nie ma,
żeby z taką kartką po prostu iść fizycznie, bo przechowywane w głowie to no, emocje za bardzo nam się czasem udzielają, więc może to się nie udać, jeżeli nie mamy czegoś tak fizycznie faktu przed sobą. To, co Asia powiedziałaś, że możemy odebrać to, że okej, może ta osoba ma rację, ja bym poszła jeszcze dalej w typową psychologię, że uruchamia nam się mózg gadzi i zamrażanie i w tym momencie siedzimy i nie wiemy, co powiedzieć i co zrobić, co będzie intensywniejsze u osób wysokowrażliwych, że czujemy się, jakbyśmy, mówiąc kolokwialnie, dostali patelnią w twarz, te punkty pomogą. Tak, tak po prostu, jakbyśmy nagle nie mieli tych argumentów, jakby to wszystko zniknęło, rzeczywiście. Mhm. Czy jeszcze ktoś chciałby zadać pytanie? Nie? Dobra, to ja jeszcze w takim razie na koniec zapytam was, dziewczyny, co byście chciały, żeby ta książka ludziom dała? Bo ona daje trochę odpowiedzi, mam wrażenie, na pewne pytania, ale też i chyba zmusza do tego, żeby jeszcze sobie zadać dużo więcej pytań. Witam w moim świecie. Witamy w naszych mózgach. W naszych mózgach, tak. Na pewno narzędzia. Jak tu są proste narzędzia, jak radzić sobie w sytuacjach, których doświadczamy. Oczywiście ta książka nie zastąpi terapii, nie zastąpi przepracowania schematów, w których funkcjonujemy pół naszego życia lub większość, ale to będzie początek, co zrobić. Ta książka też chcemy, żeby zainspirowała i zainicjowała właśnie proces myślowy, żeby zakwestionować schemat, w którym tkwię i przyjrzeć się temu, czy to sytuacja, w której doświadczam, relacja, w której jestem, mi służy, czy wręcz przeciwnie. Nie wiem, czy widzieliście Państwo film Koterskiego, 7 uczuć, fantastyczny film. Jeden fragment, który chwyta mnie za serce, mam zapisane w ulubionych, gdzie Misiek się pyta właśnie, jak rozpoznam, że ona mnie kocha, jak rozpoznam, że on mnie kocha. I to jest to, że dzięki temu, dzięki podniesieniu tej samoświadomości zaczynamy postrzegać świat inaczej. A z mojej strony to zawsze, czy to książki, czy to treści w internecie, moja intencja była taka pierwsza, żebyśmy się od siebie po prostu odczepiły, bo u mnie właśnie problem życiowy był, że ja zawsze czułam się tak dziwna i niedostosowana do tego świata i cieszę się, że wreszcie udowodniono, że ja mogę się w ten sposób czuć, to jest okej. I chcę właśnie, żeby takie te książki niosły przesłanie. I drugie, taką mam cichą nadzieję, że może to, że ja bym chciała, żeby świat był taki, że szanujemy się bez względu, czy jestem osobą wysokowrażliwą, nie jestem, że każdy ma inny punkt widzenia i ja jako osoba wysokowrażliwa nie mam prawa wymagać czegoś, innej reakcji od kogoś, a on ode mnie. I gdyby to było po prostu taką uniwersalną zasadą w każdej relacji, to myślę, żeby po prostu nie było większości problemów międzyludzkich. Gdybyśmy po prostu szanowali, że mamy prawo czuć inaczej i że nie zmuszamy kogoś do zmiany decyzji, zmiany postrzegania, przekraczania swojego komfortu. I jakby to są takie zawsze moje dwa takie główne cele. No i właśnie to, co powiedziałaś, jeszcze raz podkreślę, dawanie sobie prawa i bycie wyrozumiałym wobec siebie samego. Bo najostrzej oceniamy samych siebie, nie innych, samych siebie. Bardzo wam dziękuję za rozmowę, bardzo dziękuję państwu, że byliście z nami. Joanna Kozłowska, Magdalena Kopenhagen, dziękuję bardzo. Książka Relacje w świecie wysokowrażliwych. Zapraszamy, wiem dziewczyny, że spróbujecie znaleźć chwilę, żeby albo tutaj, albo na stoisku wydawnictwa Znak. Dlatego tu się organizatorka pojawiła, bardzo organizacyjnie sprawna, to nam mówi. Do Kinoteki zapraszamy na chwilkę rozmowy ewentualnie i podpisanie książek. Czy spotkanie było...